Uzupełnij tabelę liczbami całkowitymi w taki sposób, by uzyskać dwa różne przedstawienia liczby 10,74, czyli 10 i 74 setne. Zatrzymajcie film i spróbujcie wykonać to zadanie. Zastanówcie się, jaką liczbę wpisać w ramkę, żeby ta liczba przedstawiała 10,74. Ok, przepiszmy liczbę 10,74, tak, żeby było więcej miejsca, i sprawdźmy, co oznaczają cyfry na poszczególnych pozycjach dziesiętnych. Mamy 0 jedności, 1 dziesiątkę, ale tutaj nie ma takiego wyrażenia. Powinna być jedna dziesiątka i 0 jedności, a tu jest 10 jedności. Ale chyba ma to sens, bo 10 jedności tutaj to to samo, co 10 jedności zapisane w taki sposób to to samo co jedna dziesiątka i zero jedności. Jeżeli przesuniemy się o jedną pozycję dziesiętną w prawo, to to siedemdziesiątych to to samo siedemdziesiątych co tutaj i cztery setne też się zgadza. Tutaj czwórka na pozycji setnych, czyli 4 setne. Sprawdźmy drugi rząd. O co tutaj chodzi? Jak w pierwszym zapisie mamy znowu 0 dziesiątek i 10 jedności, nic się nie zmieniło, jest okej. Okay. Można to zapisać jako 1 dziesiątka i 0 jedności, ale oznacza to to samo co 10 jedności. A tutaj zmniejszyła się o 1 liczba dziesiątych. Jakim cudem? Mamy w naszej liczbie 7 dziesiątych, a nie 6. Ale może być tak, że autor zadania przegrupował te pozycje Przeniósł coś z jednej pozycji dziesiętnej do innej. Jeżeli tutaj ktoś zabrał jedną dziesiątą, to musi ona pojawić się na innej pozycji. Gdzieś została przeniesiona. Pozycje zostały przegrupowane. Jedynym miejscem, jedyną pozycją dziesiętną, do której mogła ta jedna dziesiąta trafić, jest pozycja setnych, ta, którą mamy uzupełnić. W takim razie, jeżeli wezmę jedną dziesiątą z pozycji dziesiątych. I będę chciał ją przenieść do pozycji setnych, to 1 dziesiąta ma wartość dziesięciu setnych. 1 dziesiąta została zabrana stąd, możemy powiedzieć, że została pożyczona. Przy odejmowaniu pisemnym mówimy, że pożyczamy, czyli zostało 6 dziesiątych. I jeżeli przeniesiemy tę jedną dziesiątą do pozycji setnych, to na pozycji setnych 1 dziesiąta będzie równa dziesięciu setnym. 10 setnych i 4 setne, które już tu są, na pozycji setnych będzie teraz razem 14 setnych. Tu musimy wpisać 14. Zróbmy dla pewności jeszcze jeden przykład. Polecenie jest podobne. Uzupełnij tabelę liczbami całkowitymi w taki sposób, by otrzymać trzy różne przedstawienia liczby 5,4, 5,40. Zatrzymajcie film i spróbujcie wpisać odpowiednie liczby. Ok, 5,4. W pierwszym rzędzie mamy tradycyjny sposób przedstawienia liczby 5,4. Piątka na pozycji jedności, czyli 5 jedności, i czwórka na pozycji dziesiątych, czyli 4 dziesiąte. Co się dzieje w drugim rzędzie? Zamiast czterech mamy 24 cztery dziesiąte. Coś zostało dodane. Były cztery dziesiąte i ktoś dodał 20 dziesiątych. Zamiast 4 dziesiątych mamy teraz 24 dziesiąte. Jeżeli dodaliśmy 20 dziesiątych, to żeby liczba nie zmieniła wartości, żeby to ciągle była ta sama liczba, musimy te 20 dziesiątych odjąć w innym miejscu. 20 dziesiątych to to samo co dwie pierwsze, czyli dwie jedności. I żeby wszystko się zgadzało, musimy odjąć te dwie jedności od piątki. 5 jedności minus 2 jedności to 3 jedności. I mamy tę samą liczbę zapisaną w inny sposób. 3 jedności i 24 dziesiąte. Wpisujemy w ramkę 3. Możemy sprawdzić, czy to rzeczywiście ta sama liczba. 24 dziesiąte to to samo co 2 całe albo 2 jedności i 4, dziesiąte. albo jeszcze inaczej, 2,4. 2,4 plus 3 to 5,4. Wszystko się zgadza. W trzecim rzędzie mamy jedną jedność. Coś się stało z pozostałymi czterema jednościami. Musiały zostać odjęte i przeniesione do pozycji dziesiątych. W liczbie 5,4, jeżeli zabierzemy albo pożyczymy cztery jedności z pozycji jedności, to zostanie jedna jedność. I jeżeli przeniesiemy te cztery jedności do pozycji dziesiątych to będzie to 40 dziesiątych mamy już na pozycji dziesiątych dziesiąte. jeżeli dodamy 40 dziesiątych to razem będzie to 44 dziesiątek wpisujemy w ramkę 44 i zadanie zrobione